26 kwietnia przypada liturgiczne wspomnienie świętego Kleta, papieża. Święty Klet, albo Anaklet I, żył w I wieku. Wiadomości o nim są niepewne. Według najstarszego wykazu papieży miał być drugim z kolei po Linusie następcą świętego Piotra, czyli trzecim papieżem. Za jego pontyfikatu w Imperium Rzymskim po raz kolejny rozpoczęto prześladowanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska zachowana w Kościele przypisuje Anakletowi ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania świętego Piotra. On także miał zapoczątkować zwyczaj rozpoczynania pism papieskich słowami „Pozdrowienie wam i apostolskie błogosławieństwo”. Został wyświęcony na biskupa przez świętego Piotra. On także miał mianować go swoim następcą. Został męczony za cesarza Domicjana dnia 26 kwietnia 88 roku. Jego imię jest wymieniane w kanonie rzymskim. Módlmy się, Wszechmogący Boże, święty Klet, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.